No tak, to jest spotkanie z kobietami, więc musi być i wesoło, i szykownie, i z uśmiechem. Ja jestem zwolennikiem tu i teraz, więc przyjmijmy, że XXI wieku, acz one mają tyle energii, tyle entuzjazmu. Z drugiej strony też zazwyczaj my kobiety wiele w swoim życiu przechodzimy, różnych momentów i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. I to nas tak cudownie wzmacnia i dlatego takie potem jesteśmy fajne. No i dlatego się też dzisiaj spotykamy. A kobiety opolszczyzny są wyjątkowe. To jest inauguracja książki Kobiety XXI wieku, opolskie kobiety XXI wieku, i one dzisiaj z nami są i pokażemy tą książkę i wywiady z tymi cudownymi paniami. Natomiast z drugiej strony to jest powołanie przez pana marszałka Andrzeja Buły 60 opolskich ambasadorek Unii Europejskiej. Tak jak wszyscy wiemy, wchodzimy w nowy czas wydatkowania pieniędzy europejskich, które również Opolszczyzna otrzyma do roku 2027. I to jest taki czas, ażeby w sposób wyjątkowy, inny, pokazywać środki europejskie. Stąd też nasza idea o polskich ambasadorek Unii Europejskiej. Bo jak zastanawialiśmy się nad nową koncepcją promowania środków europejskich, uznaliśmy wspólnie, że największą siłą Opolszczyzny są opolskie kobiety. I one będą z tym swoim entuzjazmem, zaangażowaniem szły w różne środowiska i mówiły o tym, jak bardzo ważne są wartości związane z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy częścią jako Opolszczyzna 27 krajów europejskich. Dla nas, panie redaktorze, każda z kobiet jest ważna. To jest pierwszy etap powoływania kobiet ambasadorek na Opolszczyźnie.